witam wszystkich z takiego dość nietypowego miejsca dzisiaj. Gdzie ja jest? A ja jest. No nie jestem na Śląsku, to jest pewne. Przyjechałem tu autem. Widać zresztą. Data, którą wam powiem, który dzisiaj jest, powinna rozwiać wszelkie wątpliwości. A więc dzisiaj jest 16 października 2022 roku. Jeśli ktoś wie, co się wydarzyło 44 lata temu, to już wie, w jakim mieście jestem, bo jestem w mieście. Oznajmiam wam radość wielką. Mamy papieża. Najczcigodniejszego i najprzewielebniejszego pana Karola, świętego Kościoła Rzymskiego, kardynała Wojtyłę. Który przyjął imię Jana Pawła II. Powołali go z dalekiego kraju. Z dalekiego, ale jednocześnie jakże bliskiego, poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji. Te znaki już mogą wskazywać, że jest. Można też dojechać koleją. Nie wiem, czy jakiś cudzi tutaj jeżdżą po tej sztrece, ale widać, że jeżdżą. Widać, że ta sztreka jest nawet dość dobrze zachowana. To oczywiście rynek w Wadowicach i bazylika na Wadowicko. Tutaj oczywiście został ochrzczony papież Jan Paweł II. Tu jest magistrat wadowicki. A tu mamy szczególne tablice. I jest upamiętnienie. Wielsko-biała. Żywiec z koczów, czyli kraftów. Rynek w Wadowicach kiedyś był porośnięty trawą, teraz betonoza, ale i tak ma swój klimat. Dużo policji się tu kręci, jakichś oficjelów. I mamy też dom rodzinny papieża. Habemus papam, mamy papieża. 44 lata temu na placu świętego Piotra.
Na rynek wadowicki jeszcze wszystko na to wskazuje, że dzisiaj wrócę. W tej chwili w bazylice po Micha. Tutaj przewodniczy kardynał Dziwisz. Po lewej jest rzeka Skawa, wjechałem na szlak turystyki rowerowej. Takie coś tu było napisane. Gdzie się wziąłem? Było przecież robię turystykę rowerową, a nie jakiś wyczyny rekordy. A dzisiaj tak wątek religijny, zresztą to jest wątek numer jeden. Wadowice, rodzinne miasto papieża Jana Pawła II Świętego, papieża największego z ludu Polaków, do którego zawsze miałem, mam i będę mieć wielki czas. Dla turystyki rowerowej, jak wszystko się zaczął. Tak wszystko się skończy. Widać, że był tu kiedyś jakiś most, ale już go nie ma. A to pech. No i co, trzeba na tę ruchliwą drogę wjechać. Druga w kierunku Makowa Podhalańskiego i Suchej Beskidzki. Ja przyjechał tu z prawej strony. Niestety muszę się tu wbić na tą drogę. Jak to zrobić? Żeby te pobocza były bardziej równe, jeszcze sobie jakoś jechać. Tak się tu podlewa. No to ponownie rzeka Soła. Most imienia Antoniego Gronko. No proszę, a po tej stronie widać Zapora Świnno-Poręba. Tak, na rzece Skawa. Jak widzicie, jeżdżę już w górach. Lekki mały. Choć te góry takie małe nie wyglądają.
Ale jest ładnie, te kolorki, to wszystko, to jest wyjście. Ja, ganz wyjście. Byłbym po Śląsku, a ja na Śląsku nie ma w ogóle. Gdzie jest Małopolska. Ale dawniej to było województwo górskie. Słuchajcie, chciałbym tam się dostać na ta tama, ale nie wiem za bardzo jak. Nie widzę tam żadnych ludzi. Nie widzę, żeby to było udostępnione do zwiedzania. Tak, to jakieś oczyszczalnia tuje. Która się tuje sztajka. Tak, 14% chłopie, że... Kolejna zmiana ostatni kilometr wyniosła by 15,1 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 3,58 minuty. Muszę jednak sprawdzenie, czy tam faktycznie się da dojechać, czy nie. Nie widzę tam żadnych ludzi na tamie. Lipa. Najdalej na tej świnnej porębie skuczołek się trochę, ale tu tako sztajpa, to by na łysę pora. Ohoho, jeszcze tu cisnąć. Takie wody tutaj są. Chociaż taki krajobraz podobny jak na Kubalunce. No kolorki piękne. Ja. Jesień też poradzi być piękna. Zwłaszcza jak jest ciepło, 20 stopni, tak jak dzisiaj. Nie u nas na Śląsku była klara, a tutaj klary nie ma. Bo tu są gorole, to wiecie. Jak to jest? Oczywiście żartuję. Jedna godzina. Papież też był gorol, ale był super gość. Zresztą na nartach jeździł. Na rowerze, na kole jeździł, to nie wiem, ale na 100% na nartach jeździł. Także mamy jedną cechę wspólną. Mimo, że w tamtych czasach narciarstwo zupełnie inaczej wyglądało jak teraz. A i rowery też były inne. Kurczę, ja myślę, że to koniec sztajfy. Tu się jeszcze coś i wyłonił. Matko jedyna. Co to jest? Jest sztajfa tutaj niesamowito. Jarunie. Co się tu odwalo? To jeszcze nie koniec. Chyba. 17%. Słyszycie to? Nieźle. Jakaś się wyjechał. Ale sztajfa. Nie wiem, jak się wyjechał. 7%. Wygląda na to, że chyba teraz będzie na dół. Za górze. Leśniówka. 5%. No to teraz będzie fajnie. Teraz będzie zjazd. Kolorki przepiękne.
co mi tak trzeszczy to siedzisko, nie wiem czemu. Długo choby popadane było. Sprawdzą pogoda, ale u nas na Śląsku, kurczę. Widzicie ten znak? Dają mi się odłamki skarne. A w dole jezioro Mucharskie. Czy też Świnna Porymba. Bardzo długo budowane zresztą. Chyba już za komuny go zaczęli budować. Dopiero teraz nie dobrze skończyli. Kałęzy, oczywiście. Powiem wam, że jest tu Pieruńsko Strumo. Nie rozpędzam się, żeby mnie wyrobić. Widzicie, jak już się znaszył. Tym bardziej nie znam tej drugi. Ale widok, tak jest. Ładnie. Powiem wam, że to są takie momenty z tej prawej strony, że to są takie urwiska niesamowite. Niemalże pionowo. Tutaj się idzie nieźle wyrypać na liściach, na mokrej drodze. Jest tu. Nieźle. Ale i pewnie widoczek też ładny. No pewnie, że tak. Widzicie to? Jeziorko tak jakby zakręcało. No to jest zaloto dolina, nie? Na rzece Skawa. Ładnie tu jest, ale i sztajfowato. Tak wygląda podobnie jak jezioro Orawskie na Słowacji. Witam was w Łękawicy. Tutaj widzicie, co jakiś gnoj śmieciarz zrobił. Coś postawił tabliczkę. Wstrętny gnoju śmieciarzu. Jak masz trochę honoru, to nie wyrzucaj swoich śmieci z domu pod cmentarzem. No. Ale to mają rację. Wstrętny gnoju śmieciarzu, to jest twój pomnik, zabierz te odpady stąd, bo i tak cię namierzę i gorzko pożałujesz, sołtys. I tak trzymać, panie sołtysie. Gnoje śmieciarze. Koło cmentarza nawet swoje hasi wyciekują. No mają rację, to jest gnój śmieciarz, gist pieryński. Średnia na ostatni kilometr wyniosła 10,30 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 5 minut 48 sekund, minus 4%. Jako się miesiadowo muzyka.
lubię też tam w zimach. Ta. Jest na czym oko zawiesić. Widoczki są. Ale i sztajfy też. No to mamy punkt odpoczynkowy zwany przystankiem. A więc co tu stanę. Jestem was w miejscowości Stryszów. Nie wiem, czy to tam nie ma Babiogóra przypadkiem. Mnie się zdarza, że to jest Babiogóra, ale nie mam pewny. Tak o trochę chmurach, ale nie ma żech pewny. No i proszę, ile wyrzuci. O, tu mamy jeszcze relikty przeszłości. No. Kiedyś taki coś funkcjonowało. I będzie szpręka. Czy też bana, jak to złoży. Teraz koniec tych spokojnych dróg, niestety. Jest to jezioro Mucharskie z innej struny. Tam widać jakiś kamieniołom. Dalej nie idę, bo widzicie, że tu jest sztryka. Także nie widać zawinkla. Tam jakieś żaglówki nawet są. Nie? Znaczy się, że chyba można tutaj pływać. Ja tam Kajsi w tym rejonie, że jeździł po tych kępach kamieniołomy. Kurczę, no fajne górki tutaj są. Czemu ja tu w lecie nie przyjechał? No i teraz kolisko chodzi nad jeziorem. Ale są też wysokości. Służba ochrony kolei. Trafik ochrony kolei. To jest. Żeby tam może nie ładnie. Przejeżdżamy z Pawa. Depuszkę. Teraz widzicie ten most.
powoli idzie pod nim. No to wjeżdżam do Mucharza, powiat wadowicki. Słuchajcie, ta droga jest przepiękna przeze mnie. Ruch niesamowity, smród niesamowity. Jedynym plusem jest to szerokie pobocze. Tak to nie wiem, czy byś tu w ogóle jechał. Masakra. No i oczywiście widoki też są ładne. Nie zawsze, ale są. Ale tak. Zobaczcie, co tu się odwala. I pobocze było i się zbyło. Jest jeszcze gorzej. O, tak, tak. Ja wliczę z tej drugi czynki. Skończyło się pobocze. 24 km. Tragedia. Smród niesamowity. Dosłownie ten smród tu idzie zobaczyć. Uwidzieć. Jest coś takiego w miarę nazwanego poboczym. Ale nie, to nie ma droga do mnie. W tym miejscu, że zamykał pętla. Teraz. I jada prosto. Tą drogą, ale zrobię też wyjątek, bo pojadę tak samo jak Grzech jechał, żeby zniknąć z tej drogi czym prędzej. Bo nie dość, że idioci tutaj jeżdżą, to jeszcze drąbają. Szybko pojada ten odcinek, co jeszcze rusza z pieprzem. Więc nie wykorzystamy sytuacji. Muszę mścić. Co to na dziewczynę?
Zemsta przyszła szybko. Się gnietą na brudę teraz, a jeszcze już jadasz wszystkim rowerowym. Macie w pierunę jedne, za to żeście mnie tak głos mrodziły, wyzywały. Stójcie co teraz w korku. O jakimś centrum handlowym Błonia. Oczywiście w niedzielę wszystko zabrzyte. Banku w Wadowicach. Ja bym chciał nie dać kopii. Na rowerach nie wolno. Na hulajnogach, na dyskorolkach, na rurkach też nie wolno. Co tu wolno? Zobaczymy co tu jeździ. Mamy miejscowość Tomice. I tutaj w Tomicach przy strefie aktywności zaczyna się żółty szlak Doliny Karpia, czyli można tutaj dojechać na ten szlak, który ja już mam objechany, ale tak jak godą, to wszystko jest zrobione na zasadzie takich rybich ości, o. Rybiego kręgosłupa. Dolina Karpia. Czyli do Osieka by się dało z tym dojechać. Tak, no to jeżdżę, nie wiadomo, nie wiem kaj, ale widzę tutaj piękny obiekt. Kościółek. Trafił na trasie. W Woźnikach przy ulicy Kościelnej 12. Drewniany kościół, widać jest ładnie zrobiony, odrestaurowany. No i tym sposobem wjechałem na szlak Doliny Karpia. A ja byłem z Mariolem. A wiem, że pan na kole po Śląsku też tu jechał, że on miał szpetna pogoda wtedy. Zobaczcie, jakie piękne widoczki. Tutaj już był. I teraz trzeba będzie, zdaje się, jechać w lewo. Tekajo był. Nawet tutaj, że wjechał chyba. Ile robił zdjęć. Tu jest ten maszt. Tam ginęło na prostym Wadowicę. Skręcą nie w lewo. I mamy skawa. My tu wtedy przez ten most wjechali. Robimy zdjęcia. Dalej nic nie leci. Tak to tam brułami leci. Ale to już chyba ostatni raz skawa. Teraz pojadę szlakiem zielonym z Palczowic na Wadowice. Zrobiłem sobie mały przystanek, bo chwila do sponsora tej rajzy, oczywiście Kofola musi być. No i trzeba się już też podblaskowo oblec i zaopatrzyć światło. Chciałbym pokazać, jak jest ubrany
koszula termiczną, bróbek, taka jakla, nie jakla, tylko westa, cienko, sama koszula, nic pod tym nie ma, jedynie tutaj mam kark i tak jada cały dzień. Więc teraz się trzeba obryć i jechać dalej. Puszczam polak. Dolinę Karpia i jadę Hendy. Ładowice jadę? Nie, Ładowice Pajczowice. Tam oznakowań, że nie widział, gdzie z drugiej strony tych stawów, tam w prawej stronie, ale tam się po prostu nie dojechać. Tak zarośnięte wszystko. Po tym było, że fog. Ja też trudnym szlakiem jakimś SZG on też tam coś prowadzi. Potem z tego co widzę, to on się rozłączy z tym szlakiem WP, Ładowice Palczowice. Prawie się jedzie, nawet dość fajnie. Zakaz ruchu, ale nie dotyczy rowerców. Mamy jakiś zumek, ale z tym zbrudniony. Kaju jest, ale w tym grodzisku. Ja w Graboszyce. Przy drodze tej 28. No widać fajnie, to tu wygląda. I mamy drzewiany kościół na trasie. Coś pięknego. No to jest to zaś w miejscowości Tomice, zamykam pętla. Zaś ta druga 28, zaś ten ruch. Jak widzicie, jedzie ścina. No to mamy Wadowice. I Wajza. To jest taki duży parking przy jakimś domu pogrzebowym w okolicy dosyć sporej. Jan jest w zmartwychwstaniu. Ale jechać tutaj to będzie masakra. Ale tego nie widzę, jak słyszę. Wyborczy co się tu dzieje. Korki. Myślałem, że o tej porze nie będzie kurkami. Jest. O. Dobra. No to jeszcze mam nadzieję nie koniec tego, bo jeszcze się udą na rynek. Z tym, że mam nadzieję, że uda mi się tam po prostu podjechać autem, a bliżej zaparkować. Bo trzeba jeszcze kremówka kupić. Ale trasa dzisiejsza fajna, z wyjątkiem tej drugiej 28, bo to było masakryczne, ale tereny fajne, jezioro objechane, szlak Karpia to, że się nawet nie spodziewał, że jeszcze dzisiaj będzie zaś. No i cóż, na razie Wam dziękuję za wspólne realizowanie. Zobaczymy co dali, ale to już bez rowera.
Słuchajcie, tutaj, że słyszał jedno z przemówień papieskich, że on jak był w tym domu, zaglądał przez okno i widział ten napis: czas ucieka, wieczność czeka. Także już ostatnie spojrzenie na te dwa obiekty. Bazylika Ofiarowania Najświętszej Marii Panny i dom rodzinny papieża Jana Pawła II. I rynek w Wadowicach. Żal skąd odjeżdżać, no ale trzeba. Wracam z rynku. Kremówki kupione. Także zawiedzę je też do chałupy. Innymi się też trzeba podzielić. 6 kremówek tu jest. Także będzie fajnie. No bo być w Wadowicach, a kremówki nie kupić. Zwłaszcza, że jest się po maturze. Chociaż u mnie w domu nie wszyscy są po maturze. No tak w ogóle to tylko ja. Ale no podzielę się. Jakoś 1,5 godziny jazdy, więc będzie ok. Teraz idę do parkingu, tam jakieś idioci na rynku wreszcie. Jakieś demolki tam robią, policja przyjechała, więc ich zgarniają. Taki niemiły akcent na koniec, ale debile się znajdą wszędzie. Ale kremówki są, rajza zrobiono. Więc roba jedzie do chałupy. Teraz te kremówki trzeba jakoś bezpiecznie w aucie ulokować, żeby się nic nie stało, żeby fajnie dojechały do chałupy i żeby je wszyscy zjedli. Dobra, no to tak kremówkowo. Dziękuję Wam za uwagę. Czujcie się i do zobaczenia.